Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Witam Was, kochani, serdecznie. Jadę właśnie samochodem na jedno pewne miejsce, ponieważ będziemy organizować tutaj kolejną zbiórkę, kolejne wydarzenie. Wydarzenie, które jest tutaj połączone też z takim jakby... z taką akcją upamiętnienia pewnego chłopaka, który zginął w wypadku samochodowym. Ale to jest akurat na tę chwilę nieważne. To znaczy, no jadę tam, gdzie jadę, tak? Postaram się powolutku pojechać, żeby tutaj uważać. Zazwyczaj staram się nie nagrywać, jak kieruję, aczkolwiek tu jest bardzo mały ruch i po prostu jestem na takiej drodze bocznej, wiejskiej. Pada trochę deszcz, jest dzisiaj bardzo ciepło i teraz prawdopodobnie jeszcze będą jakieś burze wieczorem. Staram się Wam coś przekazać, postaram się. Jest to związane z wojskiem, jest to związane z wojną, z tym, co przed chwilą się wydarzyło, dosłownie 15 minut temu. Temat sobie odpuściłem, bo jakiś czas temu przypadkowo przy nagraniu nagrałem pewne helikoptery, ale te helikoptery to było po prostu nic. To, co się dzisiaj wydarzyło, to, co się wydarzyło w ostatnich dniach. Nie mam mikrofonu, więc musicie mnie jakoś tutaj słuchać. To, co się dzieje, to jest po prostu parodia, mogę tak to powiedzieć. Ale proszę Was o jedną rzecz na początku. Żebyście oczywiście wszyscy, żebyśmy wspólnie wysłali miłość potrzebującym. Więc proszę, żeby każdy z Was wpisał słowo miłość w komentarzu. Z całego serca Was o to proszę. I jak będziecie wpisywać to słowo miłość, to poczujcie, jak ona wypływa od Was i płynie do tych wszystkich osób potrzebujących, osób cierpiących. To jest niezwykle ważne. Witam też oczywiście nowe osoby, które mnie tutaj słuchają pierwszy raz. Was oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli na bieżąco tutaj. Bardzo Was o to proszę. I słuchajcie, no powiem Wam, ponieważ temat już jest śmieszny dla mnie trochę. Jak mówię, miałem to nagrywać, a stwierdziłem, że po prostu już to nie ma sensu, bo to jest po prostu komedia. I co się dzieje? Mianowicie 15 minut temu nadleciał obok mojego domu. Mówię Wam to szczerze, widziała to moja ciotka również. 15 minut temu nadleciał samolot wojskowy. Ja nie wiem, jakie są wojskowe samoloty w Wojsku Polskim. Wiem, że jakie są Herkulesy i chyba Kasy, tak? To był taki samolot. On nadleciał na bardzo niskiej wysokości. Jeżeli miałbym określić wysokość, to było to naprawdę bardzo nisko. To mogło być 200 metrów, 150 nawet. I słuchajcie, ten samolot nadleciał ze strony zachodniej i przy moim domu skręcił na północ. Naprawdę, to się tak wydarzyło. Wczoraj, w dniu wczorajszym, przeleciał ten sam samolot obok mojego domu, na tej samej wysokości, z kierunku południowego w kierunku północnym. Dzień wcześniej, kochani. Dzień wcześniej. Również przeleciał ten sam samolot. Leciały bardzo blisko helikoptery wojskowe. Jeszcze troszkę wcześniej ja o tym nagrałem film na kanale, później go skasowałem, bo stwierdziłem po prostu, że nie warto tego nagrywać, bo to było tam też później też coś dograne, nagrane. Mam kamerę, która ma naprawdę bardzo mocne zbliżenie, bardzo mocny zoom, mógłbym to nagrać, ale stwierdziłem, że po prostu nie warto, bo to jest no, śmieszne wręcz, takie bardzo prymitywne zachowanie. Otóż nadleciał ten sam samolot, to znaczy tego samego typu, ja się dokładnie nie znam, jak mówię, no nie mogę odróżnić, ale było nagranie o terroryzmie, o tym, że Wojsko Polskie, czy nie wiem, czy to jest Wojsko Polskie,
czy to są po prostu żołnierze, nie wiem, amerykańscy, czy co to jest w ogóle, ja nie wiem. Ale przeleciał samolot i to się zdarzyło w sumie kiedyś i to się zdarzyło parę dni temu. I ten samolot przeleciał raz z kierunku południowego na północny, raz przeleciał z północnego na południowy. Przeleciał na tak niskiej wysokości, że moja mama myślała po prostu, że on zahoczy o komin u sąsiada. Naprawdę, przysięgam wam. Wysokość była tak niska, że to jest aż nie do pomyślenia, że samolot może takiego typu tak przelecieć. Są to akty terroryzmu, są to akty prześladowań mojej osoby. I jak mówię, no mnie to jakoś nie rusza, bo wiem o tym. Nawet tego nie nagrywam, bo to sami widzieliście, że te helikoptery to ja nagrałem po prostu przypadkowo, jak miałem przekaz, który chciałem wam przekazać. Dochodzi do takich prymitywnych aktów. Powiem tylko tyle i ostrzegam te osoby, które to robią, że jeżeli spróbują coś mi wyrządzić, jakąś krzywdę, to prawo boskie, prawo wszechświata zadziała automatycznie. Ja jestem chroniony przez anioły, przez świętego Michała Archanioła i po prostu odpowiedź będzie natychmiastowa, a nie chciałbym, żeby się stała jakaś katastrofa lotnicza, nie chciałbym, żeby ktoś zginął i tak dalej, i tak dalej. I to nie chodzi o mnie, że ja mam coś komuś zrobić, tylko jeżeli wy, jeżeli oglądacie to nagranie, jeżeli będziecie chcieli coś zrobić i zaczniecie to planować, dokonywać, to bardzo szybko wasze skutki działań nawet nie dolecą do mnie, a po prostu odbiją się i wrócą do was i te działania wasze zostaną po prostu zniszczone. Zniszczone energią waszej nienawiści, którą wy kierujecie, ona do was wróci. I tak jak było powiedziane, był apel do prezydenta Dudy, były informacje o tym też, że Polska będzie ochroniona. I Polska nie musi nawet, jeżeli nawet państwa inne będą chciały zbombardować Polskę, strzelać jakimiś rakietami i tak dalej, to wierzcie mi, Polska jako kraj bardzo bliski Bogu, bardzo bliski Jezusowi, Matce Bożej, te pociski wylecą z tych miejsc, z których zostaną wystrzelone, ale one po chwili zawrócą i uderzą w te miejsca, z których zostały odpalone. Tak działa, kochani, Boża Sprawiedliwość w tym momencie. W przekazach było powiedziane, że osoby, które będą chciały zrobić krzywdę namaszczonemu Chrzcicielowi Narodu, Aniołowi Pokoju, to jest ta sama osoba, same sobie zrobią bardzo dużą krzywdę. I taki jest mój przekaz. Jeżeli będziecie chcieli robić, to róbcie co chcecie, to jest wasza wolna wola, ale musicie się liczyć z tym, mówię to do tych osób, które to planują, które to dokonują, że odpowiedź z nieba będzie bardzo, bardzo szybka i bardzo precyzyjna. Więc mówię, no dla mnie to jest po prostu prymitywny akt, nie wiem czego. Trudno mi powiedzieć. Ja tylko mogę jakby wypowiedzieć się w tej kwestii, że ja, mając kilkanaście lat, miałem wizję helikopterów wojskowych, powiem wam szczerze. Helikopterów wojskowych, ciemnych, czarnych, których ja tego nie rozumiałem wtedy. Mając kilkanaście lat, widziałem po prostu takie helikoptery bardzo blisko swojego domu. Miałem takie wizje. Ja tego nie mogłem zrozumieć, skąd to się bierze, dlaczego i jaki to ma cel. Teraz rozumiem. Te helikoptery w tych wizjach nigdy nie wylądowały blisko mojego domu. Za to widziałem po prostu katastrofy lotnicze. Katastrofy myśliwców wojskowych. Więcej nie chcę mówić, bo widziałem naprawdę na pobliskich polach katastrofy, gdzie po prostu roztrzaskane samoloty. Nie było ich dużo, to były pojedyncze samoloty. Jeden samolot wojskowy, myśliwiec, rozbił się na pobliskim polu, a drugi uderzył w budynek mieszkalny, dokładnie wiem jaki. Mam nadzieję i gorąco w to wierzę, że to się nie stanie, bo nie chciałbym, żeby jakiekolwiek osoby cywilne ucierpiały na takich aktach terroryzmu. I jak mówię, jeżeli
będziecie chcieli robić to, co robicie i kontynuować, to musicie się liczyć z konsekwencjami. Ja się nie boję, bo wiem, że całe niebo mnie chroni i działa prawo wszechświata, które jest ostre jak brzytwa, mogę tyle powiedzieć. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Bardzo oczywiście proszę o polubienia tego tutaj nagrania, ale o co mi chodzi? Bardzo proszę, kochani, o wsparcie tej organizacji pomocy humanitarnej. Nie tyle proszę o wsparcie dla siebie, ale proszę o wsparcie dla ludzi, którym pomagamy. Wsparcie organizacji pomocy humanitarnej dla potrzebujących. Informacje, jak można pomóc, znajdziecie na końcu tego nagrania, jak również w jego opisie. Ja Wam, kochani, już dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.